Ulica Wolności w Zabrzu nie wygląda dobrze. Krótki, ale uciążliwy dla wszystkich mieszkańców, pasażerów komunikacji miejskiej i kierowców fragment torowiska zostanie w końcu zmodernizowany. Tramwaje Śląskie podpisały dzisiaj umowę z wykonawcą, który w ciągu 7 miesięcy ma wykonać pracę na odcinku od ulicy Miarki mniej więcej do przystanku Zabrze Urząd Stanu Cywilnego. Jest to, tak jak podkreślamy cały czas, niby mały odcinek, bo w sumie 670 metrów długości całego odcinka, no ale to jest 1350 metrów toru pojedynczego oczywiście. No i trudna realizacja, bo realizacja w centrum miasta. Trudna tym bardziej, że w tym miejscu torowisko jest poprowadzone w jezdni, co codziennie odczuwają podwozia przejeżdżających tędy samochodów. Po zakończeniu prac nie będzie tak trząść i ma być dużo ciszej. Torowisko będzie odbudowane, począwszy od wszystkich warstw wgłębnych i tak jak wspomniałem, przebudowy wszystkich kolizji i odbudowane w technologii płyty wielkogabarytowej z szyną pływającą, czyli w zalewie tak zwanych materiałów elastycznych. Prace będą wymagały bardzo dużych zmian w organizacji ruchu. Mieszkańcy bardzo upominali się o remont tego odcinka. Ale teraz przyszedł ten moment i rzeczywiście na pewno będzie trudniej. Tym bardziej, że w Zabrzu realizujemy duże zadania drogowe. No, szczególnie tutaj odcinek Nowokorfantego, który łączy północ-południe, on na pewno też nam trochę wprowadza utrudnień. Wykonawca chce zacząć pracę na ulicy Wolności w ciągu kilku tygodni. Koszt inwestycji to ponad 12 milionów złotych. Przy okazji modernizacji wymieniona zostanie też warstwa wierzchnia drogi, ale chodniki i przystanki pozostaną bez zmian.